Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest mecenas Agnieszka Piwek, radca prawny. Dzień dobry Państwu. Pani mecenas, z praktyki wiemy, że jeżeli zmarły pozostawi po sobie testament, wiele spraw spadkowych byłoby krótszych dla często skłóconych członków rodziny. To właśnie testament jest gwarancją, że po śmierci nasz majątek zostanie rozdzielony zgodnie z naszą wolą. No ale może najpierw pani mecenas by powiedziała, czym jest w ogóle testament? Tak, większość z nas wie, prawda, czym jest testament i z czym się wiąże. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to testament jest rozrządzeniem własnym majątkiem na wypadek śmierci i potocznie jest nazywany ostatnią wolą zmarłego, w której zmarły wskazuje, co ma się stać z jego majątkiem, który zgromadził za życia. Pani mecenas, w polskim prawie są trzy rodzaje testamentu. Tak, faktycznie. Może jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że co jest istotne, to w Polsce, jeżeli chodzi o testament, to takie rozrządzenie, czyli zadecydowanie, ta nasza ostatnia wola, co ma się stać z majątkiem, może obejmować tylko rozrządzenie woli jednego spadkodawcy, czyli nie ma możliwości, żeby w jednym dokumencie, czyli w testamencie, żeby kilka osób sporządziło swoją ostatnią wolę, czy na przykład małżonkowie nie mogą wspólnie, pisząc jeden testament, dokonać wspólnego takiego rozrządzenia majątkiem, czyli z punktu widzenia prawnego jest to każdego z nas indywidualna, samodzielna, jednostkowa decyzja co do tego, co chcemy zrobić z tym majątkiem, niezależnie od tego, czy pozostajemy w związku małżeńskim, czy nie, czy w chwili, kiedy po prostu decydujemy się, prawda, taki testament sporządzić, jaki jest nasz stan cywilny. Jeżeli chodzi pani o... Pani mecenas, to tutaj dopytam, bo to ciekawe, co pani powiedziała, bo jeżeli jest małżeństwo, nie mają rozdzielności majątkowej, no to mają wspólny majątek. No i teraz ciekawe, bo jak na przykład umiera któryś z małżonków i spisuje testament, no i dzieli ten majątek, który jest wspólny przecież. To znaczy dokładnie ten małżonek, który sporządza testament, to rozrządza swoim udziałem w tym majątku wspólnym, małżeńskim. Tak, znaczy różne są ustroje małżeńskie, natomiast dominującym w Polsce jest niewątpliwie ustrój wspólności małżeńskiej, ale z punktu widzenia, jeżeli chodzi o testament, to rozrządzamy własnym majątkiem, czyli tym udziałem w majątku wspólnym i własnym takim osobistym, odrębnym majątkiem, który mogliśmy na przykład nabyć przed wstąpieniem w związek małżeński albo w trakcie. Tak jak niejednokrotnie mówiliśmy, takie są sytuacje, że nawet będąc w związku małżeńskim otrzymujemy w drodze darowizny, tylko i wyłącznie my, jakąś nieruchomość i to jest ten nasz majątek osobisty, odrębny, którym również możemy rozporządzić na wypadek śmierci, tak, ale uwaga jest słuszna, że ale jeżeli to też pozostajemy pewnie w związku musimy się dogadać z tą drugą stroną, bo na przykład jak mamy mieszkanie, no to wiadomo, ono jest wspólne, no to trzeba jakoś tym mieszkaniem zarządzić. Właśnie to, znaczy, to ciekawe, tak, to ciekawe jest. W wielu wypadkach to jest później kwestia, no może wywoływać spory, tak, bo nie zawsze pozostając w związku małżeńskim jesteśmy w pełni, prawda, samodzielnie decydentami poszczególnych składników majątkowych, to sytuacja wygląda taka, że tak naprawdę mamy udział, prawda, w składnikach majątku. W związku z tym w wielu wypadkach, jak później dochodzi na przykład do dziedziczenia na podstawie testamentu, to okazuje się, że pozostaje również kwestia do uregulowania, kwestia podziału tego majątku, który pozostał po małżonkach. Więc tutaj nie zawsze ta sytuacja jest taka jasna i jednoznaczna, jeżeli chodzi o tych małżonków. Oczywiście. Czyli dobrze byłoby, żeby ci małżonkowie jednak ze sobą się dogadywali jakoś, to prawda? To prawda. Ewentualnie na przykład podejmowali takie decyzje, że spisywali, prawda, no każdy z małżonków może spisać, prawda, testament. Przecież nie ma też przeszkód, żeby małżonkowie
wzajemnie siebie wskazywali, prawda, jako prawda, tutaj spadkobierców i w ten sposób też mogą dokonywać rozrządzeń i niejednokrotnie gdyby decydować w obrębie tego majątku wspólnego. Niemniej jednak budzi to czasami wątpliwości, czy jest jakieś pole w rodzinie do jakichś sporów. Natomiast jeżeli małżonkowie by sporządzali testamenty, to każdy z nich by sporządzał odrębny testament i co więcej, ten testament dopiero nabiera skutków prawnych, czyli mocy dopiero z chwilą śmierci, tak? Bo to jest rozrządzenie na wypadek śmierci, czyli za życia nie wywoła żadnych skutków. Dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. No i warunek jest taki, o czym już wcześniej mówiliśmy niejednokrotnie, żeby odziedziczyć, to trzeba przeżyć spadkodawcę, czyli jeżeli byśmy powołali, prawda, do spadku osobę, która nas nie przeżyła, to z oczywistych względów taka osoba nie może po nas odziedziczyć, tak? Więc ta uwaga nadal pozostaje tutaj aktualna, że tylko i wyłącznie testament wywoła skutki w odniesieniu do osób, które są powołane w testamencie, które przeżyły w tym wypadku testatora. Wracając teraz do testamentów, jakie mamy, takie, z którymi możemy się najczęściej spotkać w praktyce, to jest testament własnoręczny, nazywany również holograficznym. To występuje bardzo często, jest też testament notarialny, jest jeszcze taki testament alograficzny urzędowy. Najpowszechniejsze testamenty to jest własnoręczny i notarialny. Jeżeli chodzi o ten testament własnoręczny, to z punktu widzenia przepisów prawa jest taka możliwość, żebyśmy samodzielnie sporządzili ten testament, a to polega na tym, że możemy rozporządzić własnym majątkiem na wypadek śmierci w ten sposób, że napiszemy w całości taki testament pismem ręcznym, czyli naszym własnoręcznym, podpiszemy i opatrzymy datą. To, co jest istotne, tym bardziej, że mamy teraz dobę, gdzie piszemy często na komputerach, niestety nie ma takiej możliwości, żeby to był dokument sporządzony na komputerze, wydrukowany, a później przez nas podpisany. Od początku do końca musi to być własnoręcznie napisany testament. A czy w tym testamencie musi być data? Przepis stanowi, że powinniśmy podpisać i opatrzyć datą. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że występuje brak daty, natomiast nie zawsze skutkuje to nieważnością testamentu, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli taki testament będzie sporządzony niezgodnie z przepisami, to może skutkować to tym, że testament jest nieważny, czyli nie wywoła skutków takich, które chcielibyśmy osiągnąć, pisząc taki testament. Tu generalnie jest taka sytuacja, że jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności do testowania, ani nie ma też wątpliwości co do treści testamentów lub co do tego, że jest kilka testamentów, to który z tych testamentów jest ważny, to może być taka sytuacja, że brak daty nie będzie pociągał negatywnych skutków w postaci nieważności. Osobiście wskazywałabym Państwu, jeżeli decydujecie się na testament własnoręczny, to żeby pamiętać o tej dacie, ponieważ ona może mieć bardzo duże znaczenie właśnie dla oceny naszej zdolności, czyli możliwości do tego, żebyśmy sporządzili taki testament. Czyli skłócona rodzina, żeby nie miała później wątpliwości albo nie chciała podważyć. Nie kwestionowała, że ktoś na przykład był chory i w związku z tym jego stan zdrowia był taki, że mówi się, że nie byłby w stanie, prawda, wtedy sporządzić tego testamentu, bo na przykład brał leki, był poważnie chory. To są bardzo takie sytuacje, jeżeli są jakieś ciężkie nowotwory, jeżeli są choroby takie, które neurologiczne, prawda, które mogą na przykład wywoływać takie wątpliwości co do swobody, czy w ogóle też świadomości, czy
w ogóle rozeznania tego, jaką czynność my dokonujemy, jakie to są skutki związane z tą czynnością, to wtedy to jest przedmiot sporu, prawda? Zwłaszcza jeżeli nie ma tej daty, no to wtedy ciężko, no można łatwo twierdzić, że został już sporządzony w takim momencie, gdzie ta osoba ewidentnie źle się czuła. W związku z tym no, niemożliwym jest, że w pełni świadomie takiej treści testament sporządziła. Może być też taka... Taki własnoręczny testament napisany własnoręcznie jest o tyle wygodny, że dzisiaj możemy go spisać, a jutro możemy go odwołać i spisać inny testament, prawda? Tak, no to jest taka możliwość, tak, że tutaj... Znaczy powiem tak, no każdy testament możemy odwołać, prawda? Nawet również tak sporządzony w formie aktu notarialnego, nawet niejednokrotnie... No, ale to już trzeba się udać do notariusza, natomiast tutaj siedzimy w domu, ktoś tam zachowa się nie tak jak trzeba i już tam smarujemy, to znaczy, i odwołujemy. Tak, nie zawsze też odwołanie testamentu notarialnego wiąże się z tym, że udajemy się do notariusza. Bardzo często jest tak, że są testamenty notarialne i holograficzne i własnoręczne i później sąd porównuje po prostu treści tych testamentów i ustala po prostu, czy który testament po prostu jest prawdziwy tym i testamentem, właściwy, na podstawie którym sąd powinien stwierdzić nabycie spadku na podstawie testamentu, bo nie zawsze jest taka sytuacja, że piszemy wprost, że odwołujemy taki testament. Bardzo często jest kilka testamentów i później porównując treść tych testamentów, to trzeba ustalić, prawda, na ile one są do pogodzenia ze sobą, a na ile ten testament późniejszy odwołuje ten testament wcześniejszy, a niejednokrotnie są takie sytuacje, że w kilku testamentach są różnego rodzaju rozporządzenia i może się okazać, że ten testament, prawda, obowiązuje w tym zakresie, natomiast jest jeszcze inny testament, który również jest ważny. W związku z tym to są naprawdę bardzo skomplikowane sprawy i tutaj sąd to ustala, dlatego że zasada jest generalnie taka, że testament powinien być tłumaczony tak, żeby jak najbardziej urzeczywistnić wolę spadkodawcy. Tylko jak to zrobić, jeżeli tej osoby, która pisała ten testament, ten dokument sporządzała, już nie ma. W związku z tym niejednokrotnie to jest bardzo trudno ustalić, tak? No. Czyli wydawałoby się, że testament załatwi nam wszystko bez konfliktów, bez kłopotów, bez perturbacji, a tu się okazuje, że nie do końca. Tak, może być, jeżeli jest kilka testamentów, no to wtedy sąd po prostu dokonuje oceny. Co więcej, może się okazać, że jest kilka testamentów, ale wcale nie jest pewne, że ten ostatni testament jest ważny, bo bardzo często okazuje się, że ostatni testament był już sporządzony, na przykład w takiej sytuacji, że stan zdrowia spadkodawcy był taki, że nie mógł sporządzić ważnego testamentu, tak? A tylko i wyłącznie ważny testament może ewentualnie tutaj uchylać rozrządzenia czy odwoływać testamenty, które były sporządzone wcześniej, więc to są bardzo skomplikowane sytuacje. Czy może być na przykład tak, że pierwszy testament sporządzamy u notariusza, a drugi w domu? Tak, i później jest kwestia ustalenia, który z testamentów jest ważny i w zależności od tego po prostu no, sąd ustala, bo jeżeli ten testament późniejszy jest nieważny, no to wchodzi w grę ten testament wcześniejszy, prawda? I bardzo są różne tutaj sytuacje, tym bardziej, że no tutaj tak jak powiedziałam, że może być sytuacja dotycząca ważności testamentu, bo tak jak mówiłam, że przede wszystkim, żeby testament wywołał skutki prawne, to testator musi świadomie, swobodnie powziąć decyzję i wyrazić wolę. A tutaj bardzo często no, są wątpliwości, zwłaszcza jeżeli to jest osoba starsza bądź osoba bardzo schorowana, ewentualnie osoba, która sporządziła testament w krótkim okresie czasu, zanim zmarła, bo też zdarzają się takie sytuacje, że zaledwie kilka dni przed śmiercią został sporządzony testament i później jest kwestia po prostu sporna co do tego, czy jeszcze
ten testator był świadomy, czy już może był w takiej sytuacji, że no, nie do końca wiedział, jakiej treści sporządza testament i komu majątek po prostu przekazuje. A jak to jest z tym testamentem? On musi być na pewno spisany, tak? Czy na przykład ustnie też możemy przekazać swój majątek? Są testamenty szczególne, bo tutaj mówimy o takich testamentach jak własnoręczne, notarialne, które są typowe i to są testamenty, które funkcjonują w obrocie i z reguły, jeżeli mamy postępowania spadkowe, to tego typu mamy do czynienia z testamentami. Natomiast są jeszcze testamenty szczególne. To są takie testamenty, które są sporządzane w takich wyjątkowych okolicznościach, to wtedy, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Oczywiście kwestią sporną jest to, co to jest obawa rychłej śmierci, prawda? Czy ta obawa to jest dzień, dwa dni przed śmiercią, czy to może trwać, jaki to powinien być czasokres, prawda? Kiedy jest rozrządzenie, prawda, że obawiam się tej rychłej śmierci, a jaki czas po prostu powinien upłynąć między sporządzeniem tego testamentu a śmiercią spadkodawcy. I tu niejednokrotnie później toczy się postępowanie dowodowe, tak? Czy w jakich okolicznościach był ten testament sporządzony i czy faktycznie ten spadkodawca, obawiając się, prawda, że nie przeżyje, prawda, no tutaj dokonał rozrządzenia tej swojej ostatniej woli. To, co jest, jeżeli jest istotne o ten testament ustny, to z punktu widzenia przepisów wymagane jest to, żeby spadkodawca oświadczył tą swoją ostatnią wolę w obecności co najmniej trzech świadków, czyli to jest taki wymóg, który nie zawsze jest możliwy do spełnienia. Prawda? Czyli rozumiem, że nie każdy może być takim świadkiem. To po pierwsze, tak, tutaj ustawodawca wskazuje, że świadkiem przy sporządzeniu testamentu na pewno nie może być osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, niewidome, głuchy, niemy, osoba, która nie może czytać i pisać, osoba, która nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament, czyli w naszym przypadku, jeżeli byłby testament w języku polskim, no to ta osoba musiałaby władać językiem polskim, żeby mogła być takim świadkiem. I na pewno też nie może być osoba, która była prawomocnie skazana wyrokiem za składanie fałszywych zeznań. Czyli tutaj są takie przypadki, kiedy tutaj ustawodawca wskazuje, kto może nie być takim świadkiem testamentowym, no i może się okazać, że nawet jeżeli ta ostatnia wola była oświadczona w obecności co najmniej trzech świadków, a któryś z tych świadków nie mógłby być na przykład takim świadkiem, to może się okazać, że tak, no nie będzie skuteczny, nie będzie ważny taki testament, bo później jest to kwestia oczywiście dopełnienia formalności bądź spisania oświadczenia tutaj spadkodawcy, a gdy nie ma takich możliwości, to jest taki obowiązek, żeby w sądzie po prostu potwierdzić w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy ostatnią wolę spadkodawcy przez 3, ewentualnie 2 świadków. W związku z tym wszystko zależy od tego, gdyby już nie było takiego spadkodawcy, to czy będą po prostu ci świadkowie, którzy będą mogli tą wolę potwierdzi, bo jeżeli by się okazało, że nie byłoby tych świadków, tak jak ustawodawca wskazuje, no to tutaj no nie będzie możliwości wykazania, że ten testament był skuteczny. A jak to jest w przypadku na przykład żołnierzy, którzy wyjeżdżają za granicę walczyć? Czy oni mogą też gdzieś sporządzić taki testament? Bo myślę, że niejednokrotnie dochodzi do takich sytuacji. Tak, mają taką możliwość sporządzenia testamentów wojskowych. To jest tylko i wyłącznie przeznaczone, jeżeli chodzi o żołnierzy sił zbrojnych. I jeszcze mamy taki testament podróżny. W sytuacji, gdy podróżujemy na polskim statku morskim lub powietrznym i możemy przed kapitanem statku lub jego zastępcą w obecności 2 świadków, więc też jest taka możliwość. To tak bardziej chyba z ciekawostek, bo
to są takie inaczej, może ten testament ustny, zdarza się, że pojawiają się tego typu sprawy, zwłaszcza jeżeli tu jest taka rychła śmierć spadkodawcy, czyli bardzo szybko spadkodawca umiera po tym, jak tą swoją ostatnią wolę oświadczy, natomiast myślę, że ten testament podróżny i wojskowy to o wiele rzadziej w praktyce się zdarzają, natomiast to nie można wykluczyć, prawda, jak sprawy, gdzie mogą się po prostu pojawić inne niż takie testamenty, które tradycyjnie występują. Tak, a czy zdarzają się takie sytuacje, że testament, mimo że wydaje się, że jest sporządzony prawidłowo, może się okazać nieważny? Tak, no zdarzają się takie sytuacje. Może to chociażby wynikać ze stanu zdrowia testatora, tak, że może się w wyniku przeprowadzonego postępowania okazać, że u testatora występowały zaburzenia, brak zdolności do testowania, tak, czy to związane z, no najczęściej ze stanem chorobowym, tak, może się okazać. Może być taka sytuacja, że został sporządzony pod wpływem groźby, tak? Czyli tutaj to nie było tej swobodnej woli testatora, a zdarzają się inne też sytuacje, które bardzo często są dotyczące testamentów własnoręcznych. Okazuje się, że to nie testator sporządził ten testament. Czyli, że nie napisał własnoręcznie. Tak, no nie napisał własnoręcznie. No i wtedy po prostu wiadomo, że nie ma testamentu ważnego, własnoręcznego. No zdarzają się tego typu sytuacje, tak? No jest to kwestia dowodowa, tak? Bo no, bardzo często jest tak, że no, znamy oczywiście spadkodawcę, natomiast no, często mamy problemy z tym, jak z odróżnieniem też pisma, prawda? Czy to jest pismo, prawda, testatora, czy nie. Poza tym z perspektywy lat może się okazać, że charakter pisma się zmienia, prawda? I pojawiają się wątpliwości. Co do tego, porównując nawet charakter pisma sprzed 10 czy 15 lat, czy to faktycznie ta sama osoba pisała, prawda, dokument. W związku z tym to jest szereg takich ciekawych sytuacji, które mogą się zdarzyć. I z tego punktu widzenia wydaje się, że taki najbardziej bezpieczny testament to jest jednak ten testament notarialny sporządzony u notariusza, który to notariusz no, przede wszystkim informuje, prawda, co do skutków, z czym się wiąże testament, no z drugiej strony też jest rozmowa, prawda, notariusza, zanim jest decyzja właśnie podjęta co do testamentu, więc to też tutaj jak gdyby pewne wątpliwości dotyczące zdolności testowania, prawda, są po prostu weryfikowane, czy ktoś rozumie, prawda, jaką decyzję chce podjąć, czy no w związku z tym to wydaje się, że to jest taka najbezpieczniejsza. Czyli testament forma wpisany u notariusza, tak, że, najbardziej że, bezpiecznym tak, testamentem. Znaczy tak, no bo notariusz odczyta, pouczy o skutkach, tak, i w związku z tym wydaje się, że to jest taka najbardziej taka forma opcjonalna i taka. Inaczej też chodzi też o precyzyjność zapisów, prawda? Niejednokrotnie wydaje nam się, że precyzyjnie, prawda, pewne rzeczy wyrażamy, natomiast może się okazać, że niekoniecznie, prawda? I później to może pozostawić jakąś wątpliwość. Natomiast jeżeli chodzi o notariusza, to notariusz bardzo precyzyjnie zrobi, prawda? I tutaj nie ma jakichkolwiek już, mówię, wątpliwości, a jeżeli na przykład po rozmowie notariusz uznałby, że na przykład jednak no tutaj wymaga to jakieś wątpliwości były, prawda? Tak, to pewnie ani ten testator, ani osoby, które dziedziczyłyby później, prawda, to nie byłyby narażone pewnie na jakieś komplikacje. Tak, dokładnie, bo tutaj to już poucza, rozmawia po prostu z osobą, w związku z tym ustala jej wolę, tak, spadek, prawda, no niejednokrotnie też wskazujemy, co wchodzi w skład spadku, prawda, więc to też pozwala w sposób precyzyjny, no i też przede wszystkim
Notariusz dba o to, żeby precyzyjnie wskazać, prawda, kogo powołujemy do spadku, bo niejednokrotnie też pojawiają się takie wątpliwości, kto jest na przykład powołany do tego spadku, prawda, no ale tutaj, jeżeli sporządzamy u notariusza, no to nie ma żadnych już wątpliwości, tak? Pani mecenas, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o dziedziczenie na podstawie testamentu? Jak to wygląda? Zawsze wszystko to zależy pewnie od tego, tak jak już rozmawialiśmy, czy jest spór, czy nie, bo jeżeli są spory, no to tutaj w sądzie po prostu jest przeprowadzane postępowanie spadkowe o stwierdzenie nabycia spadku, gdzie sąd w zależności od tego, czy jest spór co do ważności testamentu, czy nie, doprowadzi postępowanie dowodowe. Jeżeli nie ma żadnych co do tego wątpliwości, to w sądzie to postępowanie niejednokrotnie jest formalnością. Natomiast jeżeli jest spór, no to wtedy po prostu jak w każdym innym postępowaniu sądowym, czy są przesłuchiwani świadkowie, a niejednokrotnie są powoływani na przykład biegli, tak, żeby ustalić właśnie tą zdolność do testowania testatora. Jeżeli jest wątpliwość co do tego, czy ten własnoręczny testament sporządził spadkodawca, no to wtedy nawet może być dopuszczony przez sąd dowód z opinii grafologa. Czyli to wszystko nie jest takie proste, jakby nam się wydawało. No najlepiej, gdy jest jedna osoba, która jest powołana do dziedziczenia i nikogo więcej nie ma, to jest to proste, prawda? Ewentualnie po prostu jest wszystko ustalone między spadkodawcą a spadkobiercami, bo też niejednokrotnie jest tutaj porozumienie i w związku z tym wtedy jest też zgoda. Chyba najbardziej takie sytuacje zaskakujące to są wtedy, gdy w trakcie postępowania, co się zdarza, dowiadują się po prostu osoby na przykład, które są przekonane, że będzie dziedziczenie ustawowe, że jest jakiś testament, bo tu trzeba pamiętać o tym, że składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, może się okazać, że jakiś uczestnik postępowania złoży testament, prawda? To nie jest wcale takie oczywiste, że od samego początku wiemy, że to postępowanie toczy się w oparciu o to, że wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. Niejednokrotnie jest taka sytuacja, że ktoś występuje o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, a jeden z uczestników wskazuje, że posiada testament i ten testament przedkłada i to niejednokrotnie zmienia bieg sprawy, w zależności od tego, czy testament jest ważny, czy nie, bo jeżeli jest ważny, no to będzie dziedziczenie na podstawie testamentu, jeżeli jest nieważny, no to wtedy sąd będzie tutaj ustalał porządek dziedziczenia według kodeksu cywilnego, według ustawy. Pani mecenas, bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Agnieszka Piwek, radca prawny. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Również dziękuję bardzo. Do widzenia. Forum Radia Rok Parada.